Widzę już pana burmistrza Kotulę. Jest pan pierwszy, który się włączył, wobec tego zaproszę pana. Czy te wskaźniki demograficzne, o których witam drugiego z panów burmistrzów, witam pana prezydenta Nadbeleżnego, bardzo się cieszę, że pan jest z nami. To jednak zacznę od pana, bo jakby głównym celem tego projektu, w którym się spotykamy, jest jakby kreowanie w zmieniających się coraz trudniejszych warunkach rozwoju średnich miast w Polsce. Stalowa Wola jest takim miastem, które zostało założone stosunkowo niedawno, biorąc pod uwagę czas wielu wieków, w których funkcjonują inne miasta, i zostało założone jako centrum rozwoju gospodarczego. A te zjawiska, o których mówił Janusz Szewczuk, pokazują sytuację w państwa miastach, no, wyraźnie pokazują, że zarówno sytuacja demograficzna, jak i niektóre inne elementy, które się bezpośrednio z tą sytuacją łączą, nie napawa optymizmem, a jednocześnie wiemy, że ta sytuacja pandemii spowodowała, że w większym stopniu musimy opierać przyszły rozwój na potencjałach endogennych, na własnych potencjałach, niż na potencjałach zewnętrznych. Jednak Stalowa Wola jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ze względu właśnie na gospodarczy charakter miasta wciąż notujemy zainteresowanie rozwojem miasta także podmiotów zewnętrznych, ale oczywiście po to, żeby one do miasta mogły się sprowadzić, mogły podjąć działalność gospodarczą, potrzebny jest rozwój potencjałów własnych. Jak pan ocenia, panie prezydencie, szansę rozwoju swojego miasta w tych trudniejszych warunkach? Panie dyrektorze, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wspólnej dyskusji. Również bardzo serdecznie dziękuję panu Januszowi Szewczukowi za przedstawienie tych danych, tej analizy, która dla nas w toku całej dyskusji przygotowania programu norweskiego była bardzo ważną podstawą do podjęcia kluczowych decyzji, tak naprawdę decyzji przełomowych dla Stalowej Woli, takich, które w mojej strategii, w moim planie, można powiedzieć w mojej głowie, gdzieś były zawsze, natomiast nie zawsze do końca była odwaga czy świadomość tego, że jest to moment jedyny, można powiedzieć ostatni, aby podjąć odważne działania odwracające bardzo niekorzystne trendy, które dotykają miasto takiej wielkości jak Stalowa Wola. Bo można by powiedzieć, że analizując statystykę, patrząc na miasto, można by było z uśmiechem na twarzy mówić, że nie jest tak źle i że gdzieś może być gorzej, albo że taka jest już kolej rzeczy, że tego typu miasta będą tracić tą siłę. Ale jednak te dane i analiza tego pozwoliła nam zgruzować dotychczasowe myślenie o tym, jak myśleć o rozwoju, nawiązać do jednocześnie tej pięknej historii, o której powiedział pan dyrektor Centralnego Okręgu Przemysłowego, bo nasze miasto jest w wieku dziecięcym, patrząc na historię innych miast, to jest 85 lat w tym roku i my musimy wydobyć właśnie od nowa naszą misję, od nowa odświeżyć to, co stało u fundamencie Centralnego Okręgu Przemysłowego, a więc tworzyć profesjonalną, innowacyjną ofertę dla dużych przedsiębiorców, którzy oczywiście będą powodować tworzenie całego systemu kooperacji. My w toku prac nad projektem norweskim, nad danymi lokalnymi uświadomiliśmy sobie jedno, że młodzi mieszkańcy, którzy dzisiaj decydują o tym, w jakim mieście będą chcieli żyć w przyszłości, mieszkańcy Stalowej Woli, oni na dzisiejszej sytuacji gospodarczej dotyczącej rynku pracy, pomimo że on jest
bardzo różnorodne, ale powiedzieli bardzo wyraźnie, że oni nie widzą swojej przyszłości w takiej ofercie rynku pracy. I to był dla mnie osobiście bardzo wyraźny, czerwony sygnał dotyczący tego, co należy zrobić, jakie podjąć działania, a jednocześnie nałożyliśmy to na również sytuację koronawirusową, bo tutaj ta sytuacja były pokazywane trudne strony, ale też silne strony, które można znaleźć, czy szanse, które w tej sytuacji się pojawiają. Wszyscy na świecie, wszyscy wielcy gracze wyleczyli się z teorii globalnej wioski pod kątem łańcuchu dostaw. Wszyscy zdali sobie sprawę, że kontynent europejski nie może polegać na dostawach z Azji, nie ma bezpiecznego już łańcucha dostaw i ważni międzynarodowi gracze muszą mieć swoje duże zakłady pracy na terenie Europy. I to jest właśnie szansa dla Stalowej Woli, która ma swój wielki historyczny potencjał, była projektowana jako miasto o dużo większym potencjale sieciowym, dlatego mamy ukryte, niewykorzystane potencjały dzisiaj w ramach strategicznego parku inwestycyjnego Europark Stalowa Wola. Realizujemy tą odważną wizję, śmiałą wizję. Mamy już pierwsze sukcesy pierwszego wielkiego koreańskiego inwestora. Trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami i to jest dzisiaj nasza strategia poparta tymi danymi, które mogliśmy zaczerpać z projektu norweskiego i bardzo chciałbym tutaj podziękować za tą wspólną pracę, bo nie ukrywam, że ona dała mi taką silną motywację do tego, żeby to, co od dawna siedzi w głowie, co może było dla niektórych projektem za odważnym, za śmiałym, aby jednak ten duży krok, ten skok wykonać, bo bez niego to niestety perspektywa na przyszłość jest mało interesująca, bo ja absolutnie nie chciałbym być tym prezydentem, który będzie gasił światło, powiem brutalnie, nie chciałbym być tym prezydentem, który będzie administrował tylko i wyłącznie zasobem, który będzie się kurczył. Naszym celem jest dynamika, wzrost, stąd odważne cele, które sobie stawiam. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Teraz chciałbym, akurat miałem pierwotnie inny plan, ale widzę, że jest z nami nie tylko pan zastępca prezydenta, ale także główny prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, pan Jarosław Górczyński. Ostrowiec Świętokrzyski to też huta i też stal i też centralny okręg przemysłowy, chociaż inna jego część. Ostrowiec Świętokrzyski podjął w swoim czasie w nieco inny sposób przebudowę miasta, ponieważ huta w Ostrowcu była zlokalizowana w centrum miasta, a nie tak jak w Stalowej Woli, w jakimś sensie na obrzeżach. I dlatego Ostrowiec, co też obserwujemy z dużym zainteresowaniem, po tym jak większa część obszaru huty została wyłączona z produkcji, podjął bardzo interesującą strategię rewitalizacji tego obszaru poprzez zmianę jego funkcji, jego włączenie w organizm miasta, jego odpowiednie wyposażenie po to, żeby tam przyciągnąć nowe podmioty. Ale teraz ta nowa sytuacja, no pan, bardzo dobrze ją pan prezydent Nadbereżny scharakteryzował. Natomiast oczywiście potencjał i możliwości Ostrowca są dzisiaj i nieco inne. Ja chciałbym prosić pana prezydenta Górczyńskiego, żeby oprócz tego, żeby powiedział, jak widzi ten rozwój w tej perspektywie mniej zglobalizowanej, a bardziej nastawionej na wykorzystanie lokalnego potencjału, jaka jest sytuacja w usługach lokalnych, w usługach komunalnych, ponieważ te usługi są świadczone na coraz wyższym poziomie dla coraz mniejszej liczby odbiorców i to coraz bardziej wymagających odbiorców. To oczywiście też stawia coraz trudniejsze wymagania w tym zakresie przed władzami miasta. Panie prezydencie, zapraszam.
Dzień dobry, witam serdecznie kolegów samorządowców, witam pana dyrektora i wszystkich tych, którzy nas oglądają i będą chcieli kiedyś skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy. Sytuacja jest dynamiczna i my się do tej sytuacji musimy bardzo mocno dostosowywać. Każdy z nas ma trochę inny potencjał, bo nie porównamy się do kolegi Waldemara i do Buzka, nie porównamy się do turystycznych miejscowości. Natomiast jako miasta przemysłowe skupione kiedyś historycznie w Centralnym Okręgu Przemysłowym mamy podobną historię. Przewagą wydaje się być myślenie w kierunku przyciągnięcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W Ostrowcu to się udało na przestrzeni lat zdobyć i zorganizować i my możemy się pochwalić przyrostem takich firm, które zatrudniają 50, 100, 200, 300 osób i to jest najwłaściwszy kierunek, dlatego że te firmy zatrudniają, one nie są zakredytowane, one są bardzo stabilne, elastyczne. My 7 lat z rzędu nie podnosimy podatku. I jest celowe działanie, żeby pokazać, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w rozmowach z prywatnym biznesem. Mamy świadomość, że podatek od nieruchomości przy działalności gospodarczej to nie jest wielki koszt, ale ukłon w stronę biznesu, pokazanie, że warto z nami rozmawiać, powoduje, że kontrahenci, osoby, które przyjeżdżają do tych firm, widzą potencjał. Mogę z dumą powiedzieć, że mimo tego, że nie podnosimy podatku, to wzrasta nam powierzchnia opodatkowana w mieście, co jest dodatkowym bonusem. To, co mówił pan dyrektor, nasi mieszkańcy są coraz bardziej świadomi, coraz bardziej wiedzą, co mają wymagać, a nie zawsze widzą, co powinni od siebie dać. Niestety też podam zły przykład. Zakupiliśmy pewien program komputerowy i w ciągu miesiąca znaleźliśmy 1000 osób nieopodatkowanych deklaracji śmieciowych w spółdzielniach mieszkaniowych. I to się dzieje w każdym z państwa miast. To nie jest odosobniony przypadek. Ale podam inny. Historycznie w Ostrowcu Świętokrzyskim w ubiegłym roku mieliśmy rekord w pozwoleniach na budowę domów jednorodzinnych, indywidualnych. Nie przebudowy, nie nadbudowy, nie rozbudowy, ale w Ostrowcu w ubiegłym roku wydano 128 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. To już jest inny mieszkaniec, to jest mieszkaniec bardzo wymagający, to jest mieszkaniec, który naprawdę niesie ze sobą wartość dodaną. Równolegle miasto rękoma swoich spółek buduje też bloki w systemie deweloperskim. Odchodzimy od socjalu, idziemy w wynajm, bo jedna z naszych spółek wynajmuje mieszkania na turnynku. Natomiast musimy przyciągnąć tych mieszkańców w okolicy. I to też jest ścieżka. Mamy taką gminę, która obwarzankiem otacza Ostrowiec z 2/3. I chcemy dla tych mieszkańców dać ofertę mieszkania w mieście. Mimo wszystko adres miasta niż adres wsi podostrowieckiej jest lepszy. I to jest też argument, bo mierzymy się ciągle wszyscy z tym samym problemem. X osób się rodzi, a 2X umiera. I to jest tendencja niestety taka globalna. I tu 500+ nic nie pomogło i nie pomoże. Pomoże tylko dobrze szkole, dobra usługa, dobra szkoła, dobra sfera taka kulturalno-rozrywkowa i to się dzieje. My musimy pracować nad tym najmłodszym pokoleniem, żeby go zachęcać do tego, żeby zostało. Mam bardzo pozytywne przykłady powrotów do takich miast jak nasze, powrotów z dużych aglomeracji, powrotów z Anglii i Irlandii. Ściana Wschodnia i nasze strony to było zaplecze dla Anglii, dla Irlandii, dla kiedyś Niemców, później krajów skandynawskich, gdzie ci nasi mieszkańcy wyjeżdżali, zarabiali i wracali. Dzisiaj wracają, próbują inwestować i to jest ważne, żeby im stworzyć warunki. Na tą chwilę z niepokojem patrzę pod innym kątem. Cena prądu spowoduje, że nie będziemy atrakcyjni w produkcji. Przy zakłóconych dostawach w świecie Polska miała szansę, miała, ale czy ją nadal będzie miała, to nie wiem, dlatego że rozmawiam z tymi przedsiębiorcami. W wczorajszym dniu też miałem dużą firmę, która koszt produkcji w oparciu o energię elektryczną, firma, która produkuje blachodachówki, elementy pokryć dachowych. No i dla nich co miesiąc podwyżka cen
I z jednej strony cierpią, bo sprzedają te produkty do Stanów, bardzo chłonny rynek chiński, ale mało sprzedają na Polskę. Więc to też jest takie niepokojące. My w tych samorządach pozostawieni sami sobie bez wsparcia zewnętrznego i bez myśleniu takim długofalowym, nie tu i teraz, a po nas choćby potop, mamy kłopot, bo my opieramy się na tych mikro, małych firmach. Duże sobie poradzą i duże wyprowadzą te podatki z miast. Ja mam Celse Hutę, która zatrudnia 1800 osób. Niespecjalnie chcę się ukazać, pokazać, jakie ma wyniki finansowe. To jest korporacja, kilka firm, kilka hut w Europie. Cóż, że najlepsza jest w Polsce, jak ja nie przekłada się to bardzo na jak gdyby lokalny rozwój w kontekście specjalnych ekstra inwestycji. Więc myślę, że dzisiaj dla nas oczkiem w głowie powinny być mikro, małe, średnie firmy i o nie powinniśmy zadbać i to się na tą chwilę w Ostrowcu udaje. Przewagą naszą jest to, że mamy jeszcze potencjał ludzki, fachowców, którzy są przygotowani do pracy. Zniszczyliśmy szkolnictwo zawodowe, wszyscy chcą być magistrami. Dzisiaj płytkarz, glazurkarz, który bierze 100 zł z metra kwadratowego, zarabia więcej niż magister, nauczyciel, innym dobrze kształtny, w cudzysłowie dobrze kształtny pracownik. Więc myślę, że takich problemów jest więcej. Warto takie konferencje organizować, warto się wymieniać poglądami, warto się wspierać, bo ja z przyjemnością słucham, jak moi mieszkańcy jeżdżą w gości do Buzka, nawet na weekend, po to tylko, żeby pomoczyć się tych wodach siarkowych, bo my nie zrobimy uzdrowiska w Ostrowcu, ale my jesteśmy zapleczem przemysłowym. U nas jest ta produkcja, u nas jest ten dodatkowy potencjał. Więc należy wykorzystywać te swoje potencjały i ściągać mimo wszystko, budować te nasze miasta jednak w oparciu o okolice, najbliższą okolicę. Nikt z Warszawy specjalnie nie dokona transferu do Niska, do Buzka, czy do Stalowej Woli, czy do Ostrowca. On musi mieć tu miejsce pracy, dobrze płatne miejsce pracy. Natomiast przewagą naszą jest ta kompaktowość. Przejechanie w Ostrowcu z południa na północ to jest 25 minut bez korków. Natomiast każdy z nas ma świadomość, ile czasu jest, żeby przejechać, przemieścić się w Warszawie z jednej dzielnicy do drugiej. Panie prezydencie. I to też jest taka. Dziękuję bardzo za tą informację. Jedno przesłanie bardzo widoczne, takie przekształcenie przestrzeni Ostrowca, żeby tam znajdowali miejsce dla siebie mali i średni przedsiębiorcy, a jednocześnie wymienił pan Busko-Zdrój jako miejsce, do którego nie tylko mieszkańcy Ostrowca jeżdżą na weekend. Mamy ze sobą burmistrza Buzka-Zdroju. Wydawałoby się, że ten czas pandemii jest czasem bardzo niekorzystnym dla uzdrowisk ze względu na ograniczenia sanitarne, które spowodowały znaczne zmniejszenie popytu na usługi uzdrowiskowe. Ale z drugiej strony z danych, którymi dysponujemy, widzimy, że nie zahamowało to niektórych kierunków rozwoju Buzka. Na przykład w Buzku buduje się coraz więcej mieszkań. Domyślam się, że nie tylko dla mieszkańców Buzka. Panie burmistrzu, jak pan ocenia w perspektywie tych danych z tych ostatnich kilku lat, jak i w perspektywie najbliższej przyszłości szansę takiego miasta jak Busko-Zdrój? Dzień dobry bardzo, bardzo serdecznie witam pana dyrektora, witam Biuro Związku Miast Polskich, wszystkich kolegów, prezydentów i burmistrzów, którzy uczestniczą w dzisiejszej dyskusji, wszystkich nas odbierających. I rzeczywiście pandemia, my jak w stosunku do Buzka zdecydowanie nam tutaj zrobiła spustoszenie, jeśli chodzi o rozwój tej początkowej fazie naszego miasta i podmiotów uzdrowiskowych. Busko ma charakter zdecydowanie inny niż tutaj koledzy prezydenci, którzy uczestniczą w dzisiejszej dyskusji, mający charakter bardziej miast przemysłowych. My natomiast jesteśmy typowym miastem nastawionym na usługi, to te usługi uzdrowiskowe. I pandemia, która w 2020 roku się rozpoczęła, no szczególnie w pierwszej fazie między marcem a czerwcem roku 2020 po prostu stworzyła, że to Busko wylodniało i to Busko jakby stało się takim miejscem
po jakimś dużym zjawisku, które spowodowało spustoszenie. I kolejny ten okres roku 20, kiedy ten okres wakacyjny spowodował, że to ożywienie zaczęło następować, przyszła jesień i do roku 21, do przynajmniej prawie ponownie miesiąca kwietnia, te usługi były w ograniczonym zakresie i to najbardziej zarzutowało na kondycję finansową wszystkich podmiotów gospodarczych, a wiemy, że właśnie największe zatrudnienie jest zlokalizowane w tych podmiotach gospodarczych, jakim są usługi uzdrowiskowe. I to, co powiedział pan tutaj Janusz Szewczuk, że faktycznie u nas ta rotacja zatrudnienia nie była odczuwalna, ale tylko z tego względu, że tarcza ta antykryzysowa spowodowała, że te podmioty to zatrudnienie utrzymywały. Natomiast no, wiemy, że ta działalność miała ograniczony zakres, co się odbiło również na kondycji finansowej tych podmiotów gospodarczych. I ten okres no, był dla nas bardzo niesprzyjający. To zostało zauważane również w tych statystykach i prezentacji, jeśli chodzi o spadek i korzystanie z tych usług w tych podmiotach gospodarczych. To jest wyraźnie było zauważalne. Również to zarzutowało na no, duże trudności i nie ukrywamy, że myśmy tu jako gmina wspierali te podmioty, żeby im w tym trudnym okresie pomóc. To mamy to odzwierciedlenie w tym zakresie tej sytuacji covidowej. Natomiast to, co jakby zahamowało i spowodowało jakby przeciwdziałanie tej sytuacji, to jest rok 21, szczególnie działania naszej gminy w zakresie rozwoju i pobudzenia tej rozwoju działalności i stworzenia warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta związanej z umożliwieniem właśnie szczególnie w tym obszarze, gdzie jest największy był spadek ilości pobytów w uzdrowiskach, w naszych pensjonatach, w naszych kwaterach, które ludzie mają. To była inwestycja gminy, jakim stworzenie było atrakcyjnej atrakcji turystycznej w postaci tężni. I ona tutaj zdecydowanie nam w 2021 roku, właściwie w czerwcu, odwróciła tą sytuację, że od tamtego okresu nastąpił jakby taka normalność, która przysporzyła, że wszystkie obłożenia i w uzdrowisku, w podmiotach uzdrowiskowych i w kwaterach prywatnych były pełne. I to można powiedzieć jest do dzisiejszego dnia. Ale jednocześnie te działania gminy w obszarze porządkowania tej przestrzeni czy atrakcyjności i stworzenia dodatkowej jakby oferty dla nie tylko kuratiuszy, ale dla turystów, którzy tu na weekend, jak kolega prezydent Jarek z Ostrowca powiedział, że przyjeżdżają i on był ostatnio również dwa tygodnie temu i dlatego tak tutaj mieliśmy tą możliwość porozmawiania o tych naszych sytuacjach i funkcjonowaniu naszych gmin. Więc to też było pewnym jakby wyzwaniem dla inwestorów, o których pan dyrektor powiedział w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Nie tylko budownictwa wielorodzinnego, ale i jednorodzinnego. Ja powiem, że w 2019 roku my jako gmina w stosunku do budownictwa jednorodzinnego wydaliśmy blisko 280 decyzji. I te decyzje budowy domów jednorodzinnych cały czas mają tendencję i wstrzymają się przez kolejne lata w wielkości około 200 na nasz, jak na warunki, na wielkość naszej gminy. Bo my jako gmina w tej chwili mamy spadek około 31 tysięcy mieszkańców. I w tej migracji, która jest u nas, która oczywiście ma tendencję ujemną, ale my zauważamy większą migrację z naszego miasta na tereny naszej gminy, gdzie mamy 47 sołectw. I w tej chwili odwróciła się relacja, że około 16 tysięcy mamy mieszkańców w mieście, a blisko ponad 16 mamy na terenie wiejskim. Więc tutaj sytuacja jest zdecydowanie się u nas
na tyle dobrze stworzyła, że jeszcze budownictwo wielorodzinne, czyli ten rynek i głód na rynku mieszkań, gdzie przez ponad blisko 15 lat nie było tej oferty, ten rozwój gospodarczy gminy spowodowany również działaniami tutaj samego urzędu wyzwolił, że jest ten boom mieszkaniowy. Jeśli my w tej chwili inwestorzy budują około 750 mieszkań i jeszcze jest 4 wnioski na ponad 100 mieszkań, które procedujemy w tym zakresie, no świadczy o tym, że zdecydowanie w tej chwili przeciwdziałamy temu zjawisku, jakim jest zjawisko COVID, zjawisko utrudnień wynikających z sytuacji pandemicznej. Do tego jeszcze tutaj była informacja, że w zasadzie w stosunku do tych zatrudnień zagranicznych, czyli szczególnie z Ukrainy, ona się utrzymuje, nawet ma tendencje wzrostowe, bo to zawsze na terenie naszego miasta czy powiatu to zatrudnienie miało duży odsetek, ale skupione głównie na działalności rolniczej w obszarze upraw sadowniczych i warzywniczych. Teraz, szczególnie w roku ubiegłym, w tym jest tendencja zatrudniania lekarzy z Ukrainy, kierowców, którzy są niezbędni do tych firm transportowych, jak również jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Bo właśnie ta koniunktura powoduje, że ten rynek pracy jest otwarty. I to są te tendencje, które możemy dzisiaj sygnalizować, że przeciwdziałamy temu zjawisku. Na pewno migracja mieszkańców jest duża i ona ma tendencje ujemne i cały czas spadkowe. Niemniej jednak zauważamy, że ludzie w wieku produkcyjnym oni rzeczywiście migrują do zdecydowanie większych miast, tam szukając choćby nawet w tej prezentacji wynikającej, że lepszych zarobków, bo te zarobki, te płace na terenie naszego miasta, naszego powiatu, no w tej prezentacji były najniższe. Ale w sytuacji, kiedy oni już z tego wieku produkcyjnego jakby przestają być, wracają. I tu mamy tendencję, że ten wzrost wynika z tego, że ludzie powracają, bo widzą tu swoją przyszłość, widzą ten spokój i widzą ten klimat, który jest stworzony do tego, żeby tu spokojnie i bezpiecznie żyć. I dlatego mamy zdecydowanie inny charakter niż tutaj koledzy prezydenci i burmistrzowie z tych miast, które dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Wiem też, że nie tylko starsi ludzie z Busca, ale także starsi ludzie ze świata wybierają Busco jako miejsce spokojnej starości i jako miejsce na własną inwestycję mieszkaniową. Natomiast z tego, co wiem, część tych inwestorów traktuje tą inwestycję jako lokatę kapitału w czasach, w których lokata bankowa jest mniej pewna i bardziej ryzykowna. To bardzo ciekawe dane dotyczące Busca i bardzo dobrze, że gmina podejmuje także inwestycje, które powiększają ten lokalny potencjał. Ta tężnia to jest przecież świetny przykład. Natomiast pan ma szczęście, panie burmistrzu, bo pan jest burmistrzem gminy miejsko-wiejskiej, czyli normalnej gminy. Tak. I w związku z tym pańscy mieszkańcy w większości odpływają do tej samej gminy. Wprawdzie poza miasto, ale zostają w gminie. W przeciwieństwie do niektórych innych miast, zwłaszcza średnich i większych, które są tylko miastami i tam niestety ten odpływ jest poza granice administracyjne. Mamy też pana burmistrza Niska. Nisko jest sąsiadem Stalowej Woli. W zasadzie oczywiście można do Stalowej Woli dojechać z różnych kierunków, ale ja z Poznania, jak jadę do Stalowej Woli, to jadę przez Nisko.
Teraz wprawdzie obwodnica powoduje, że nie muszę wjeżdżać do centrum miasta, ale Nisko jest sąsiadem Stalowej Woli. Czy Nisko ma coś z tego sąsiedztwa i jak Nisko ocenia swoje szanse rozwojowe w najbliższym czasie? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Powiem więcej, to nie tylko sąsiedztwo Stalowej Woli, ale no można by było powiedzieć, że kiedyś Stalowa rodziła się właściwie w Nisku. Mija równe 85 lat, kiedy decyzją rządu na terenie dzisiejszego miasta Niska ulokowano dyrekcję ówczesnych zakładów południowych, dzisiaj bardziej znanych jako Huta Stalowej Woli. I powiem z tej przyczyny, między innymi z tej przyczyny, my bardzo mocno kibicujemy Stalowej Woli, licząc na to, że te pomysły pana prezydenta, o których tu wspominał, między innymi rozwój, ten dynamiczny rozwój przemysłu, uda mu się zrealizować do samego końca. Bo my w tym widzimy dla siebie też ogromną szansę na rozwój. Oczywiście w pierwszej kolejności patrzymy przez pryzmat tych ludzi, którzy w Stalowej Woli, właśnie w tych dużych zakładach, które się tam pojawią, miejmy nadzieję, że tak będzie, bo pierwsze umowy już zostały podpisane, u nas mogą znaleźć miejsce do spokojnego, atrakcyjnego życia, bo takie miasto chcemy przede wszystkim stworzyć. A więc miasto, które swój potencjał będzie szukać w stworzeniu bazy pod budownictwo, czy to jednorodzinne, tu już zostały uruchomione dość duże środki finansowe, tu między innymi z Polskiego Ładu wykorzystamy sporą dotację, aby uruchomić nasz teren, nasz gminny, właśnie pod budownictwo jednorodzinne. Chcemy, aby przyszli inwestorzy, ci, którzy kupią działki na naszym terenie, znaleźli się w terenie, który będzie w pełni uzbrojony z siecią drogową, kanalizacyjną, wodociągową. To spowoduje, tak liczymy, że do Niska przybędą nowe osoby, które do tej pory no nie mieszkały na terenie naszej gminy, ale z drugiej strony może to spowodować, że ten odpływ młodych ludzi, którzy wyjeżdżają z gminy, i tu nie akurat chyba Stalowa Wola jest naszym, przepraszam za stwierdzenie, zagrożeniem, ale bardziej tutaj widzimy Rzeszów jako to miasto akademickie, a miasto, które ma no, większy potencjał aniżeli my. I tam w tym Rzeszowie czy w innych miastach pozostają. Więc my tu chcemy po prostu tych młodych ludzi na tych terenach zatrzymać. I takie wspólne działania, właśnie działania Niska Stalowej Woli mogą spowodować, że uda nam się to zrobić. Oprócz oczywiście budownictwa jednorodzinnego, stawiamy również na budownictwo wielorodzinne. Tu już trwają dość zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy by chcieli na terenie miasta Nisko wybudować budynki wielorodzinne, bo i na takie budynki, na takie mieszkanie jest bardzo duże zapotrzebowanie. Ale oczywiście to jest jeden z elementów, które ma spowodować, że miasto, nasze miasto stanie się atrakcyjne właśnie dla tych, którzy w tym okresie nie widzą jak gdyby miejsca dla siebie w tym miasteczku, szukając, tak jak wcześniej powiedziałem, miast bardziej atrakcyjnych. Stąd stawiamy przede wszystkim na bardzo dynamiczny rozwój szkolnictwa. Tutaj korzystając między innymi z funduszy norweskich, bo podobnie jak Stalowa Wola Nisko ma to szczęście, że z tych funduszy może skorzystać, chcemy postawić na przede wszystkim rozwój, czy może uatrakcyjnić to, co szkoły proponują, o powiększenie
oferty, jeżeli chodzi o język angielski i informatykę, bo widzimy, że to jest jednak ta przyszłość i ten argument na plus, który może spowodować, że już od najmłodszych lat rodzice nie będą szukać szkół gdzieś poza gminą nisko, a będą właśnie chcieli, żeby te dzieciaki w tej gminie pozostały. Co więcej, liczymy, że może ktoś z zewnątrz również popatrzy łaskawym okiem na nasze szkoły. To po pierwsze. Po drugie, chcemy stworzyć coś w rodzaju inkubatora przedsiębiorczości, aby ten młody człowiek mógł te swoje odkryte w czasie nauki talenty rozwijać w dalszym ciągu właśnie pod kątem czy to informatyki, czy języka angielskiego. Tu jeszcze muszę jedno dodać, że gmina Nisko jak gdyby nie kończy tego procesu kształcenia na 8 klasie szkoły podstawowej. Już zostały podpisane porozumienia ze starostwem niżańskim i również te atrakcyjne formy, dla nas atrakcyjne i wydaje się, że i dla młodzieży również, formy nauczania zostaną wprowadzone w szkołach średnich na terenie gminy Nisko. Tutaj mówimy o liceum, mówimy o szkole elektrycznej, także że ten młody człowiek będzie mógł kontynuować tą naukę również właśnie w szkołach średnich, aż do zakończenia tej szkoły. To bardzo ważne, co pan burmistrz mówi o postawieniu na jakość edukacji. To się sprawdziło nie tylko w Polsce. Jedno zdanie tu wtrącę. Obserwowaliśmy kilkanaście lat temu, czy dwadzieścia kilka lat temu sytuacji na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej po jej połączeniu z Republiką Federalną. Wydawałoby się, zresztą był obserwowany odpływ ludności z DDR-u do miast w Republice Federalnej. Z jednym wyjątkiem. Te miasta, które postawiły na jakość edukacji, miały nie tylko zahamowały odpływ, ale odnotowały przypływ rodzin z małymi dziećmi, którzy kierowali się właśnie jakością edukacji. Więc to jest świetny pomysł, panie burmistrzu. Dziękujemy. I tu jeszcze jak gdyby kontynuując, no bo jeżeli chcemy stworzyć to nasze miasto jako miasto atrakcyjne, przede wszystkim właśnie dla ludzi młodych, no to stawiamy również na rozwój turystyki, rozwój wypoczynku, stąd między innymi nie tak dawno otwarty zbiornik na terenie miasta, zbiornik wodny, no, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Tam te atrakcje, które przy okazji tego zbiornika zaistniały, rzeczywiście, no, wydaje się, że spełniają oczekiwania mieszkańców, nie tylko właśnie mieszkańców Niska, bo na parkingach wokół zbiornika można zaobserwować rejestrację z różnych stron, nie tylko tu naszego powiatu, powiatów sąsiednich, ale nawet z dalszych miejscowości, więc wydaje się, że dalsze rozwijanie tego miejsca, między innymi poprzez budowę coś w rodzaju takiego ośrodka, no nie chciałbym tu używać słowa muzeum, ale takie muzeum multimedialne, które w sposób bardzo atrakcyjny przedstawi również historię, dzieje tych terenów, no wydaje się jak najbardziej pożądane. Także te działania, oczywiście tu też należy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, bo wiadomo, Stalowa Wola to przede wszystkim przemysł duży, ogromny. Natomiast no Nisko chciałoby również, aby stało się miejscem rozwoju tych mniejszych graczy w gospodarce, czyli te przedsiębiorstwa mikro i małe. Stąd między innymi też postawiliśmy na taką naszą strefę przemysłową. Oczywiście w stosunku do Stalowej Woli jest to strefa niewielka, licząca kilkadziesiąt hektarów, niemniej jednak ona już w tym momencie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, między innymi dlatego, że no, Nisko ma to szczęście, że znajdzie się za chwilę znowu na skrzyżowaniu dwóch bardzo kluczowych dróg.
już oddanej do użytku S19, która nas połączyła z Rzeszowem i bardzo szybko do tego Rzeszowa się można dostać. I to też wydaje się dla nas bardzo kluczowe i ważne, bo ten czas, który człowiek musi spędzić w samochodzie, jadąc do stolicy województwa, nam się bardzo skróci. Więc teraz nie trzeba w tym Rzeszowie mieszkać, żeby w tym Rzeszowie pracować. Można mieszkać w Nisku u nas, a pracować w Rzeszowie. I na to też, powiem szczerze, liczymy. Natomiast ta droga otworzyła nam również tereny właśnie pod przemysł i one stają się bardzo atrakcyjne. Dzisiaj widzimy dość duże zainteresowanie tymi terenami, a drugą drogą to jest droga, która w perspektywie ma powstać 74, która właśnie na terenie gminy Nisko będzie kończyć swój bieg, właśnie łącząc się z 19. To są argumenty, które przemawiają za nami i z których chcemy, czy już korzystamy, czy chcemy korzystać w przyszłości. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Z panami się nie żegnamy, dlatego że w ostatniej części dzisiejszego seminarium będziemy jeszcze rozmawiać, jak można wykorzystać informacje, jak można wykorzystać dane, którymi wspólnie dysponujemy, do pracy nad tym rozwojem, o którym panowie w tej chwili mówiliście. Ale teraz już musimy kończyć tą część, dlatego że przekroczyliśmy czas, za co bardzo przepraszam, ale no, to wiadomo, że jak się mówi o doświadczeniach miast, to są tematy rzeki, w związku z tym nie jest łatwo się zmieścić w czasie, jak się